Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt we marzenie. Coś tam patrzymy, jak on wygląda, malujemy to, dopiero później nakładamy drugi plan i to, co jest przed nami, najbliżej nas, dopiero malujemy na końcu. Bo jeżeli zrobicie to odwrotnie, to po prostu będziecie sobie utrudniać. Także to jest najważniejsza zasada. A później w trakcie jeszcze, jak będę chodził oglądać, co malujecie, to wam będę więcej mówił. Nie wiem, czy potrzebujecie ołówki do szkicu, bo ja bym odradzał, ale jak chcecie, to możemy wam rozdać ołówki. Ktoś chce? Ktoś potrzebuje, to przyjdzie w takim razie. Nie, okay. No to zachęcam, zapraszam do malowania już. Tak. I ja będę chodził i jeszcze mówię, jak ktoś ma jakieś pytania, to śmiało mówcie, bo ja tak nie wiem, co wy chcecie wiedzieć więcej. Nie chcę wam... Ale masz bardzo fajnie, bo masz, widzisz tam jeszcze w głębi te drugie drzewa. No super. No to teraz zdecyduj tylko, jak chcesz mieć ustawiony Blade Run, czy tak, czy tak. Ja już wiem, jak to zrobię. Ja sobie najpierw zrobię. Ale też zróżnicować kolorystycznie. Nie, żeby było... Aha, czekaj, to może to się dam. Dzisiaj z tego skończyć. Tak, to na to mamy. To mamy na to 3 dni po 2 godziny, więc powolutku. No. Nie próbujcie tego skończyć. A wcześniej będzie chłodniej po prostu. Przesuniemy po prostu czas. Chodzi o to, żeby już te rysunki jakieś takie były mniej więcej kompletne, nie? No, bo to dopiero oni dzisiaj zaczynają. Anna Pracało, animator kultury w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach, jak co roku, przygotował dla dzieci w okresie wakacyjnym cykl warsztatów. W tym roku były to letnie warsztaty artystyczne, odbywające się w plenerze. Młodsza grupa mogła wziąć udział w zajęciach z kolorowania oraz w zabawie z gliną, a starsza grupa przygotowywała lasy w szkle, a także mogła wziąć udział w 3-dniowych warsztatach malarskich. Jak się nazywasz i ile masz lat? Nazywam się Zuzanna Bogusz i mam 12 lat. Dlaczego zdecydowałaś się na te zajęcia? Bo stwierdziłam, że jak są wakacje i nie mam nic do zrobienia, to przyjdę i chętnie coś tutaj zrobię. I co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobała otoczenie, jakie tutaj jest i w jakim miejscu wykonujemy pracę. Jak się nazywasz i ile masz lat? Nazywam się Alicja Kurdziel, mam 13 lat. W jakich zajęciach brałaś udział? Brałam udział w zajęciach las w szkle i warsztatach malarskich. Co ci się najbardziej podobało? Najbardziej podobała mi się chyba atmosfera, jaka tam była, bo wszyscy są bardzo mili, śmiejemy się i jest fajnie. Powiedz, jak się nazywasz i ile masz lat? Nazywam się Katarzyna Kurdziel i mam 11 lat. Dlaczego wzięłaś udział w tych zajęciach? Ponieważ chciałam mieć jakieś fajne ozdoby w domu i rozwinąć nowe talenty. Zobaczmy.
nie, to jest... Ale idzie ładnie. No to zostaw tam. Najwyżej wiesz, delikatnie... no co, no... A nawet jest ciekawe, bo to są takie szybkie ruchy. Mówiłem ci to ewentualnie tutaj, żeby taki biały, może coś tutaj używić, to... Czy was tak równo wcięte to nie, bo mógłby coś tutaj... Wina, przez ciebie to zepsułam. No, czekaj, aż nie, Drzewo, te gałęzie, one wychodzą na to drzewo, na te drzewa, prawda? Czy obok jakoś tak? Bo w tej chwili to drzewo, które jest tutaj, ono ci zasłania gałęzie tego drzewa, chociaż ono jest dużo dalej od niego, więc to jest chyba niepoprawnie, prawda? To mogę gałęzie. No to właśnie jakoś tu musisz to przynajmniej zaznaczyć tą gałęź gdzieś tutaj dalej i wtedy będzie... No i tam jeszcze tą koronę musisz popracować. Pan, może pan podejść? Idę. Miejmy tym kolorem. Jak to było? Miejmy tym kolorem. Tak, a co tam się dzieje? O, proszę, chodź teraz tutaj dalej, chodź tutaj do mnie. No i popatrz się, fajnie się dzieje teraz, jest teraz ciekawiej. Tylko teraz widzisz też, wszystkie zielenie są, drzewa są jednakowe, zielone, więc może troszeczkę popatrz się, ile tam jest jeszcze koloru żółtego. Widzisz w tych koronach, jak fajnie słońce. Więc wypchaj teraz, to co jest na trawie się zaczęło fajnie dziać, to teraz jeszcze w koronie, żeby się zaczęło fajnie dziać. Tak rozjaśniać troszeczkę żółci, ale zrób troszeczkę i odejdź znowu, zobacz czy to jest to, co chcesz. No chodź tu, zostaw to. Drzewa żółtego, tylko gdzieś tam troszeczkę. Pomyśl jeszcze tak, jak pada słońce, nie? Jak promienie słońca padają. Z której strony padają i z której chcesz zrobić. Ale użyj może tutaj innej zieleni troszeczkę. Bo popatrz się na to drzewo, o tutaj tak opowiedzmy. Do korony większe pędze. Nie, 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 n